Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie na rekolekcjach o nadziei. I mimo że większość z nas jest po raz kolejny w swoim życiu już któryś tam na rekolekcjach, to warto sobie przypomnieć po raz kolejny, po co są te rekolekcje. I na pewno większość z nas odpowiedziałaby, no po to, by coś się w nas dokonało. Rekolekcje na pewno nie są tylko po to, by czegoś doświadczyć, czy czegoś się dowiedzieć, bo przecież dowiedzieć się wiele rzeczy można w książkach. I to, co ja będę mówić, to pewnie w niejednej książce można wyczytać, gdzieś tam można poszperać, jest wiele wspaniałych komentarzy, wiele słów ważnych i pewnie można się na ten temat wiele dowiedzieć, poczytać. Tym, który może cokolwiek w nas dokonać, jest Pan Bóg. I o tym wiemy i warto to sobie przypomnieć, że na rekolekcje przyjeżdżamy po to, żeby Pan Bóg coś tam w nas dokonał. Bo to nie ma sensu przyjechać po to, żeby coś usłyszeć, bo usłyszeć można wszędzie, w każdym innym miejscu, a rekolekcje to taki czas szczególny, a tym, który jest dokonawcą, jak wiemy, doskonale jest Duch Święty. On w nas czegoś dokona, wierzę, że ten czas rekolekcji będzie czasem, kiedy On będzie coś tam dokonywał w naszych sercach, nas samych. Skoro przenika głębokości Boga samego, jak czytamy u świętego Pawła, że Duch Święty przenika głębokości Boga samego, to pewnie może przeniknąć każdego z nas. I pewnie te najważniejsze rzeczy, które się dokonują w każdych rekolekcjach, one są często dla nas chyba zakryte. My najczęściej rozpoznajemy po owocach, tak myślę, że większość z nas rozpoznaje po owocach, a jak wiemy z owocami, to jest tak, że nie do końca poprzez owoce jesteśmy w stanie rozpoznać to, co tak naprawdę się stało i dokonało. To jest jakaś wielka tajemnica. Ja ciągle to na nowo odkrywam przez lata kapłaństwa, że to jest wielka tajemnica, to działanie Ducha Świętego w człowieku. A to się nie dzieje na takim poziomie, coś usłyszałem, zrozumiałem, coś wstąpiło i coś się stało we mnie. Ja już od tego momentu podjąłem decyzję jakąś, coś postanowiłem zrobić więcej, mniej, z czegoś zrezygnować. To jest jeszcze coś więcej, to jest coś głęboko w duszy, co się dokonuje. Jest tą taką niepodważalną prawdą, że w głębi nas samej mieszka Bóg Trójca, przynajmniej Święcza. Czasami w czasie modlitwy o uwolnienie, w czasie egzorcyzmów przypominam złym duchom, że w głębi serca człowieka mieszka Trójca Przynajświętsza, mieszka Duch Święty. Wiem, jaka jest bardzo gwałtowna nieraz reakcja w tych momentach, bo to jest prawda. I tam się coś głębokiego dokonuje w nas, w naszej duszy. Pewnie w niebie będziemy szczegółowo odkrywać, co to tak naprawdę znaczy, to dokonywanie Ducha Świętego w naszej duszy. I wierzę, że ten czas to właśnie taki będzie czas gdzieś tam pracy Ducha Świętego. Osoba prowadząca jest tylko narzędziem, bramą, drzwiami, przez które Duch Święty może się do nas dostać. To na pewno jest nasz intelekt, na pewno nasz wzrok i słuch, na pewno tak. To są jakieś takie bramy. Trochę niepewnymi drzwiami mogą być również emocje, uczucia. Niepewnymi, bo z tymi emocjami, to wiemy doskonale, one mogą się budzić zarówno pozytywne, jak i negatywne w zupełnie nieadekwatny sposób. One się mogą rodzić jakby bez rzeczywiście przyczyny Ducha Świętego. Zwyczajnie może być to pogoda, może być jakieś nieopatrzne słowo kogoś wypowiedziane gdzieś tam przy jakiejkolwiek okazji i mogą się rodzić negatywne uczucia, które nie muszą świadczyć o działaniu Ducha Świętego, więc nie jest to pewna brama, przez które Duch Święty może dostawać się do naszych serc. Z tymi uczuciami to jest tak, że one nigdy nie wiadomo, w którą stronę się otworzą. Czasem można dostać w nos. Wiem, jak tak drzwi się nie wiadomo, w którą otwierają, to czasem można oberwać po prostu po nosie. I tak to chyba z uczuciami jest, że one się czasami odzywają i obrywamy po prostu, zwyczajnie obrywamy. A tym, który dokonuje w nas wszystko, jest Duch Święty. Wiemy, że On przychodzi przede wszystkim wtedy, kiedy jest modlitwa. I do tej modlitwy chcę was szczególnie zaprosić. Na pewno byłyby to bardzo powierzchowne rekolekcje, gdyby one się odbyły na poziomie zrozumiałem, wysłuchałem, dotarło do mnie, odczułem. No to byłby taki poziom, gdzie trzeba by jeszcze naprawdę się chyba długo modlić, żeby to zrozumiałem gdzieś poszło głębiej dalej, bo to przecież nie o to chodzi.
Dlatego modląc się, czytając Słowo Boże, chcę was w tych rekolekcjach szczególnie zachęcić do czytania Słowa Bożego, jako że właśnie kiedy rozpoczynamy te nasze rekolekcje, rozpoczyna się rok świętego Pawła, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI. Wobec tego chcę was zachęcić, byśmy szczególnie w tych rekolekcjach, jako odczytanie znaku łaski, pochylali się nad listami świętego Pawła w naszym Lectio Divina. No skoro się rozpoczyna, to my razem z nimi rozpoczynamy, razem z Ojcem Świętym rozpoczynamy ten rok świętego Pawła właśnie w ten sposób. Myślę, że to jakoś w szczególny sposób będzie dla nas owocne i znamienne. Rekolekcje zatem to czas, kiedy pozwolimy dokonać coś Duchowi Świętemu w nas, to, co się Jezusowi podoba. Trzeba tylko pozwolić Jemu działać w nas. Tym, który nas będzie zdecydowanie prowadził w tych rekolekcjach, to na pewno będzie papież Benedykt XVI. W tytule tych rekolekcji, tam, czy w podtytule, mówiliśmy sobie o encyklice Spe Salvi i nad nią się będziemy pochylać. Także papież Benedykt XVI. Będzie nas prowadził. Tytuł tej encykliki, jak doskonale wiemy, bo myślę, że przynajmniej większość z nas, czy część przeczytała tą encyklikę, jest zaczerpnięty z listu do Rzymian z 8 rozdziału. Spe salvi facit sumus, w nadziei już jesteśmy zbawieni. I właściwie ten werset streszcza całą istotę encykliki, że w nadziei już jesteśmy zbawieni, czyli w nadziei już się coś dokonuje. Już się coś dokonuje. Nadzieja nie jest myśleniem o przyszłości, nie jest marzeniem, nie jest oczekiwaniem. I to próbuje nam papież Benedykt XVI w encyklice podpowiadać, że nadzieja to nie jest rodzaj marzenia, że ja na coś czekam, no ale jeszcze tego nic nie mam z tego, ale sobie myślę, że kiedyś będzie. Oczekuję, wyczekuję. Rodzaj pragnień, które gdzieś tam się rodzą, ale właściwie dzisiaj to są, mam tylko pragnienia. Nadzieja to jest już coś, co się dzieje dzisiaj, co się dokonuje, a odnosi się do przyszłości. Nadzieja zmienia życie i nadzieja tylko wtedy jest sobą i tylko wtedy jest można mówić o chrześcijańskiej nadziei, kiedy ona już dzisiaj zmienia moje życie, kształtuje moje życie, kiedy ona wpływa na mnie samego i tylko wtedy będziemy mówić o nadziei jako takiej. Papież zaraz w pierwszym zdaniu encykliki pisze tak, jakiego rodzaju jest ta nadzieja, skoro można uzasadnić stwierdzenie, według którego poczynając od niej i tylko dlatego, że ona istnieje, jesteśmy odkupieni. I o jaką chodzi tu pewność? W sercu tajemnicy odkupienia zawarta jest nadzieja. W sercu tej tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest nadzieja. W sercu najważniejszego wydarzenia, dziejów świata jest właśnie zawarta nadzieja. Odkupienie nie miałoby sensu, gdyby dotyczyło tylko teraźniejszości. Jak pewnie wiemy, takim złudnym kierunkiem była tak zwana teologia wyzwolenia, która jeszcze gdzieś tam, szczególnie w krajach Ameryki Łacińskiej, dochodzi do głosu. Wobec tej biedy, która była wszędzie, wobec niesprawiedliwości, bardzo wiele osób dało się wciągnąć, również kapłanów, teologów, i to raz po raz na różne sposoby gdzieś tam wraca w taką teologię nadziei doczesnej. Jakby cała tajemnica odkupienia, to co przyniósł Jezus Chrystus ludzkości, światu, to jest doczesne wyzwolenie. Czyli naprawienie jakichś stosunków społecznych, odnowa jakiejś sytuacji tutaj moralnej, że to jest tu zmiana, tu i teraz. Zwróćmy uwagę, że w ten sposób patrzą na nas często ludzie wątpiący czy niewierzący i tego od nas oczekują. Ja nieraz się z tym spotykam, nie wiem, czy na ile śledzimy media, ja od jakiegoś czasu muszę te media śledzić. Jeżeli się coś podkreśla w wierze, w Kościele, to podkreśla się tylko to, co ma wymiar doczesny. Czyli wszystkie akcje związane z Caritasem, jakąś taką pomoc ludzkości, jakąś taką oddziaływanie psychologiczne na człowieka. Czyli wszystko to, co ma wymiar tu i teraz.
I to jest ciągle podkreślane, to jest mówione i te osoby patrzące jakby na nas z zewnątrz, to są w stanie zaakceptować i dostrzec pozytywny wymiar Kościoła, pozytywny wymiar wiary. Czyli to, co przynosi mi tu i teraz. Zwróćmy uwagę, że często tak też są sformułowane świadectwa, które czasem słyszymy z różnej okazji. Gdzieś tam się nawróciłem i teraz mi jest lepiej. Od tego momentu, kiedy się nawróciłem, to wiemy, są takie świadectwa bardziej banalne, typu odtąd wszystko się zmieniło, całe moje życie wygląda inaczej niż do tej pory i tak dalej, i tak dalej. Czy jakiś inny aspekt ktoś podkreśla, no, że ja nie dawałem sobie z czymś rady, a teraz się nawróciłem i daję sobie z tym radę. Czyli w gruncie rzeczy jest to też podkreślanie tego aspektu tu i teraz, że tak, wiara jest dobra, odkupienie jest dobre, męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest dobra, dlatego że przynosi wymierne korzyści tu i teraz. Natomiast odkupienie nie miałoby sensu, gdyby dotyczyło tylko teraźniejszości. Odkupienie odnosi się do nadziei. Ono przynosi już coś teraz, ale wypełnienie, spełnienie odkupienia jest w przyszłości. W tym się zawiera cała nadzieja. Stąd mówimy o pewności nadziei. Ojciec Święty mówi o właśnie pewności nadziei. Takie porównanie może niezbyt szczęśliwe, ale to tak jakbyśmy trzymali w ręku ten kupon totolotka z wygraną tych, ile tam kumulacja, ile teraz, 4 miliony czy tam ile, 10 milionów. I to nie, że ja teraz rzuciłem kupon i oczekuję, że będę tym jednym z ilość tam milionów ludzi, którzy też te kupony wykupili, ale ja już mam z wygraną kupon, ale jeszcze nie odebrałem pieniędzy. Ja już mam tutaj w ręku, proszę bardzo, sprawdziłem właśnie 6 cyfr moje. Tu jest mój kupon. Mam go w ręku, trzymam i jutro, pojutrze mogę jechać teraz do banku i tam odebrać te pieniądze. I kiedy mówimy o nadziei chrześcijańskiej, to mamy coś takiego mamy na myśli. Ja już trzymam w ręku tą obietnicę Pana Boga. I ona jest pewna, tak jak ten kupon i te 6 cyfr, które tutaj sprawdziłem. To nie jest nadzieja typu, być może będę tym szczęśliwcem, jeden na ileś tam milionów, nie wiem, tam rachunek prawdopodobieństwa, ile wypada, że będę jeden do którejś tam potęgi, że któremuś się uda. Przez odkupienie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie nie mówimy o nadziei, która być może, ale o nadziei, która jest na pewno. Ona jest na pewno. Na pewno dlatego, że Bóg jest wierny swojemu słowu. I ona dlatego jest na pewno. Bo Bóg jest wierny swojemu słowu. Aby ukazać to powiązanie odkupienia z nadzieją, wiary z nadzieją, papież Benedykt XVI wskazuje na doświadczenie pierwszych chrześcijan. Pisał tak. To na ile świadomość pierwszych chrześcijan, że otrzymali w darze niezawodną nadzieję, otrzymali w darze wraz z chrztem, otrzymali w darze niezawodną nadzieję, była decydująca, jest widoczne również tam, gdzie chrześcijańska egzystencja jest zestawiona z ich życiem, zanim przyjęli wiarę lub sytuacją wyznawców innych religii. Tutaj papież odwołuje się do listu do Efezjan, do drugiego rozdziału. Paweł przypomina Efezjanom, że zanim spotkali Chrystusa, byli jakby nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Oczywiście wie, że mieli oni bogów, że mieli religię, ale ich bogowie okazali się wątpliwi, a z ich pełnych sprzeczności mitów nie płynęła żadna nadzieja. Pomimo, że mieli bogów, nie mieli Boga i w konsekwencji żyli w mrocznym świecie bez jasnej przyszłości. I to jest ta rewelacja, ta dobra nowina, która płynie z Chrztu Świętego, z tego, że zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. To jest to, co święty Paweł pisze, że jesteśmy dziedzicami. My mamy pewność nadziei. To jest pewność. I to święty Paweł pokazuje właśnie na przykładzie pierwszych chrześcijan, że oni żyli tą pewnością nadziei. I oni wiedzieli, że ta nadzieja się spełni. Oni byli w związku z tym wolni od takiego chorobliwego pragnienia, doznania, doświadczenia wszystkiego tu i teraz. No bo jak ja nie doświadczę tu i teraz, to kiedy? No to jak? To co się może stać? No to co będzie dalej?
Święty Paweł właśnie do Efezjan pisze, że ich religia pogańska nie dawała nadziei, która była w stanie wpłynąć na ich życie. To była taka, wiemy jak ta religia wyglądała, bardziej religią strachu, to nie była religia, która daje nadzieję, która przemienia życie. Można wręcz zaryzykować takie stwierdzenie, że jeśli chrześcijanin doszedł do takiego miejsca, że jego wiara nie ma wpływu na jego życie, że nadzieja jest tylko jakąś mglistym oczekiwaniem, że ona nic nie znaczy, to właściwie znalazł się na poziomie religii pogańskiej. Jeżeli chrześcijanin, człowiek ochrzczony, jego nadzieja jest taka jakaś niepewna, obietnica Boża jest taka jakaś niepewna, to on jest na poziomie religii pogańskiej. Gdzie właściwie ta nadzieja, którą daje Pan Bóg, w niczym go nie chroni w życiu takim codziennym. Ona nie chroni go przed lękami dnia codziennego, przed różnymi problemami. On ciągle jest tak samo sparaliżowany i jakby wierzył czy nie wierzył. To jest, ta wiara jest jakby dodatkiem, ona nie wpływa na to, czym on żyje. I to jest poziom właśnie takiej religii pogańskiej. Formalnie zostało chrzczone, ale serce zostało pogańskie. I tutaj papież dochodzi do niezwykle ważnych zdań. To, co wyróżnia chrześcijan, to fakt, że oni mają przyszłość. To jest bardzo ważne sformułowanie. Posiadać przyszłość. Chrześcijanie to my tutaj zgromadzeni. Posiadacie przyszłość. Czyli nie tylko oczekujemy na przyszłość, nie? Czyli my nie jesteśmy ludźmi, którzy tylko zobaczymy, co się wydarzy, czekamy, ale my ją posiadamy. My ją otrzymaliśmy w darze, z Chrztem Świętym, z tajemnicą odkupienia. Ta przyszłość, ta nadzieja, w Bogu ona jest pewna, ona jest pewna. Posiadać przyszłość. Papież w encyklice pisze, tu jawi się jako element wyróżniający chrześcijan fakt, że oni mają przyszłość. Nie wiedzą dokładnie, co ich czeka, ale ogólnie wiedzą, że ich życie nie kończy się pustką. Tylko wtedy, gdy przyszłość jest pewna jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w teraźniejszości. Myślę, że każdy by się pod tym zdaniem podpisał. Tylko wtedy, kiedy mam głębokie przekonanie, pewność, że moja przyszłość nie jest pustką, że nie zakończy się jakimś koszmarem, że jest niezwykle pozytywna. Ja nie muszę znać szczegółów tych pozytywów, ale jest na pewno pewnością, można żyć w teraźniejszości. Im bardziej dajemy się okradać z tego, co ma być w przyszłości, tym bardziej nie potrafimy żyć dniem dzisiejszym również. I to jest oczywiste, to jest oczywiste. Tak więc możemy stwierdzić, pisał papież, chrześcijaństwo nie było jedynie dobrą nowiną, przekazaniem treści do tej pory nieznanych. Używając naszego języka, trzeba powiedzieć, że chrześcijańskie orędzie nie tylko informuje, ale również sprawia. Czyli orędzie chrześcijańskie, głoszenie dobrej nowiny. To głoszenie dobrej nowiny nie jest tylko informacją, ale ono ma sprawiać w sercu. Oznacza to, Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. I tak myślę, że w historii, jeżeli nie możemy wskazać na historię narodów, to na pewno na historię jednostek. Że rzeczywiście dobra nowina tworzyła fakty i zmieniała życie. Mroczne wrota czasu, przyszłości zostały otwarte na oścież. Mroczne wrota czasu i przyszłości zostały otwarte na oścież. Można iść spokojnie do sklepu, bo wiem, że jutro przyślą pieniądze na moje konto, więc mogę dzisiaj wydać wszystko. Wiem, jak się znamy to uczucie. Jutro wypłata spłynie na konto, więc tego 8, czy tam inni 13, czy 14, całkiem spokojnie robią debet. Bo wiedzą, że te pieniądze i tak spłyną. I to jest coś takiego, że jak się ma tą pewność, to spokojnie można żyć. Natomiast jak
Ja nie wiem, czy z płyną mam takiego pracodawcę, który raz wypłaci, a dwa razy nie. No to wtedy zupełnie inaczej, tego 13 idzie się do sklepu, zupełnie z inną świadomością. Zobaczmy, taki prosty wymiar i to odzwierciedla nasze życie. I tak jest też w kontekście tej chrześcijańskiej nadziei. Gdybyśmy tak naprawdę zaufali Słowu Boga, przecież to jest cała logika błogosławieństw. Wielokrotnie już na rekolekcjach żeśmy do tego wracali, że błogosławieni ubodzy, albowiem oni będą. Cisi, albowiem oni będą. Słabi, płaczący, poniżeni, prześladowani, albowiem oni będą. To jest cała ta logika Jezusowego kazania na górze. Tego nowego prawa, nowego testamentu. Tak jak Mojżesz, zwróćmy uwagę, jak Pan Bóg wychowywał ten naród przez wieki. Nie? Mojżesz jeszcze mówił, no jak będziecie przestrzegać przykazania, które wam dałem na górze, no to wtedy Pan Bóg wam będzie błogosławił. A tutaj mamy, jeżeli jesteś prześladowany, nawet jeżeli nic nie masz, to właśnie nadzieja, ja wam daję nadzieję. To była w Starym Testamencie nadzieja, że otrzymasz, jeżeli będziesz wierny. A tu jest po prostu nadzieja, jest po prostu nadzieja. Pewność nadziei przemienia życie. Marx, Engels wygrażali się, że to jest wiara, jest opium dla ludu. Że jest to problem odurzania się troszeczkę, że my sobie tak mówimy teraz o różnych rzeczach, żeby się tak trochę odurzyć, żeby żyć w takim narkotyku do końca życia, że w takim odurzeniu, że wydaje się świat piękniejszy niż w rzeczywistości. Natomiast wiemy, że to jest pewność nadziei. Zresztą wiemy, co spowodowało to odrzucenie Boga, odrzucenie tej wiary, która miała być opium, spowodowało totalny koszmar. Ci wszyscy, którzy poszli za tą ideologią Marksa i Engelsa, no to w ostateczności, którzy spróbowali zbudować raj na ziemi. Starsi pamiętają, ja to do dzisiaj pamiętam, już to wiem, że się tym dzieliłem, ale powtórzę. Szkoła podstawowa, klasa moja, w której się uczyłem, na ścianie takie tablice były pokazane, rozwój ludzkości. Pierwsza tablica niewolnictwo, druga tablica feudalizm, kapitalizm, socjalizm i pełnia człowieczeństwa komunizm. Tak byłem wychowywany, do dzisiaj mam ten obrazek ze szkoły podstawowej. Tak patrzyłem na niego przez parę lat, na te plansze. No i patrzcie się, teraz patrzymy na tą ideologię, która mówiła, że wiara jest rodzajem ogłupiania się, rodzajem takiego opium, że my się tylko tak sobie powtarzamy w kółko to samo, żeby w końcu w to uwierzyć. Że to jest taki zabieg psychologiczny, że człowiek tak powtórzy 1000 razy, to w końcu w to uwierzy. I oni to odrzucili i widzimy zupełny absurd. No jeszcze mamy tam brata od Fidela Castro, który coś tam próbuje. Ale też już się kończą, w Chinach się już kończą, no już ostatnie bastiony też padają. Zatem jakby taki postulat, który się rodzi zaraz na początku, że no chyba ten czas rekolekcji ma być takim czasem, chociaż odrobinę mamy nabrać pewności nadziei. Takiej pewności nabrać. Takiej dumy, trzymać to, machać tym totolotkiem. O, patrzcie, jeszcze nie byłem w banku, ale mam. Ja mam i tak machać przez całe życie. Ja mam nadzieję. Ja mam tą pewność. I to no, pewnie byłoby wielkie, jakby się tak udało. To nie jest owoc słów, ale na pewno owoc łaski. Bóg na pewno nas nie zawiedzie. Bóg na pewno nas nie zawiedzie. Jeżeli są tu osoby, które w życiu doświadczyły dużo zawodu ze strony ludzi i pewnie jest im trudno przyjąć słowa nadziei, zapewnienia, to trzeba jakby na nowo odkrywać, że Bóg na pewno nas nie zawiedzie. I jakoś im bardziej temu zaufamy, tym będzie na pewno bardziej owocne te będą te rekolekcje. Szatan na pewno pracuje, mogę o tym zapewnić. Pracuje na tym, żebyśmy stracili zaufanie do Boga. Na tym polega istota kuszenia zawsze. On zawsze kusi, żebyśmy stracili zaufanie do Pana Boga. Żebyśmy doszli do takiego momentu, w którym powiemy, to mi już nie pomoże. Pan Bóg mi już niczym nie pomoże. I kiedy tak uda mu się podważyć, to ma otwartą drogę do naszego serca, niestety.
I wierzę, że właśnie też ten czas rekolekcji będzie takim czasem zamykania tej drogi złemu, by nie miał prawa do naszego serca.